No i witajcie znowu. Popatrzcie, tam słońce. Tu droga na Stalina, na Narwę, na Petersburg. Tam zupełnie inna pogoda, ten biały dym, to nie, no to tam papieża nie wybierają. Tu jakieś kacze stawy. Kaczka siedzi i się nie rusza. A my idziemy magnesować pod ten most. Są kilka mostów. Autostradowy, kolejowy. Tam z tyłu w tle wieża telewizyjna w Tallinie. Oto do roboty. Rzeka Pirita. Są pomocnicy, są klimaty. Idziemy walczyć. Pełno śmieci. Ogarniemy temat. Już widzimy wielki fant w wodzie. No oczywiście go z sobą nie zabierzemy, ale to dobrze wróży. Na pewno go podniesiemy, żeby wam pokazać tą tablicę. No elegancko, co tu dużo gadać. Zejść na dół, żeby się nie rozwalić na starcie. Właśnie o tym mówię. Trochę stromo, ale powolutku dotrzemy na miejsce. Chłopaki mówią trochę w innym języku, ale wiecie jak jest. Normalnie będzie. Normalnie będzie, tak. I takie piękne graffiti. To dobrze wróży. Okej. No to za chwilę. Dobra. Pierwsze koty za płoty. Tam jakieś kółeczko. Ale to będzie kolorek. No to snu. Idę najpierw tą tablicę wam pokazać. Rzeczka nazywa się Pirita. Szkoda, że tego fanta nie można ze sobą zabrać. Nie lecę tam. Nakręcę go wam. Kurde. Ale kotlet. Jo hej, jo elachtme wal tiru. Takiego dużego fanta to nawet zbir nie złapał. Chłopaki zgłaszają, że coś mają, jakiś makaron. Nie no, petarda. Petarda. Tu widziałem jakieś kółko. Jest pierwszy fant. Makaron. Jest ze mną Krystian i... Chris. To gitara. No i lecimy. Krystian, powiedz dzień dobry po estońsku, że będziesz łowić magnesem. Terehomus. Terehomus, dobrze. Gitara. Wypaczone. Aluminium. Dobra. Do następnego. Coś jest. I to nie mały fant. Ale jak nie pomogę ręką, to nie wyciągnę. Nie wiem, czy wyciągnę. Bo to siedzi głęboko w dnie. Ale fest. Nie wyciągnę. Trudno, idziemy dalej. Jeszcze raz rzut oka na ten kotlet drogowy.
coś wypatrzyłem. Zakładka, myślałem, że monetka. Dobra, jest zakładka. Idziemy dalej. No, patrzcie na to. To jest pierwsze makarony zbrojeniowe. A tu obok. Nie patrzyłem to okiem, ale magnes też powinien to chwycić, więc już mamy dwa fanty. Dobra, idziemy odnieść to na brzeg. No, patrzcie na to. Fajna zbrojeniówka. Zobaczcie, tu jakiś ptak się męczy, gołąb. Jest droga. Pewnie zderzył się z samochodem albo coś i pewnie już nie poleci. Skona tu nad brzegiem, ale nie będziemy się smucić. Zobaczcie, kolejne fanty do kolekcji. Bardzo dziwna zakładka, okrągła, duża. Chłopaki walczą. Przy okazji wyciągnąłem jeszcze butelkę. No bo wiecie, też wypada trochę posprzątać. I mamy jakiś ciekawy fant, bo kolega tutaj nas woła. O, jaka piękna blacha. Fant wędkarski. Super. Kolejna fajna sprawa. Śruba. Kurczę, nie wiem co to jest. Wygląda jak znak drogowy. Albo spłaszczona patelnia, ale to wyciągnąłem ręką. Więc nie kręciłem tego na żywca. Tak, to jest patelnia. Spłaszczona. Coś rozjechało patelnię i tu trafiła. No czyste aluminium. Elegancko. Słuchajcie, tu coś siedzi. Wspomożenie wiernych trzeba zrobić. To znaczy pomóc, bo siedzi w dnie to coś. Chyba jakiś drut. Zobaczymy. Powalczę z tym. Się zrobiło trochę głębiej. Coś tu łapie. Klimat fajny. Trochę mostku, wszystkiego ci nie wyciągniemy. Trochę śmieci. Kręcę telefonem, więc nie jest mi łatwo, wiecie jak to jest. Boję się, żebym tu nie zlądował z nim w wodzie. Ale gitara. No i takie makarony wyszły. Dobra, kolejna baza. Pozdrowienia dla tym razem. Kaniów czysty i zajebisty, bo też często mnie pozdrawia i też tworzy bazy. A bazę tworzymy przy takim ujściu jakiegoś takiego ścieku deszczówkowego. Łatwo będzie znaleźć te makarony za chwilę. Ale jestem już po jajka w wodzie. Woda jest czysta, ale jakieś takie torfowe klimaty tu są. Tam dalej jest jakiś wodospad. Górą kiedyś pewnie jeździł pociąg, a może dalej jeździ. O, coś mnie zaczepiło znowu. Ja zmierzam w stronę tego wózka sklepowego, bo nie da się ukryć, że to właśnie wózek sklepowy. Tutaj ktoś zrzucił, wrzucił. Nie no, jest klimat, jest potencjał w tej rzeczce. Zwanej Pirita.
żebym cię nie wyrąbał. Wezmę ten wózek do bazy. No bo pierwszy raz złapałem wózek. A przy okazji wózka to pozdrawiam Kubę, jego tatę. Kubę Lipca. Pozdrawiam. Po drodze ciągnąć ten wózek, taki skobel jeszcze solidny, metalowy, się zaczepił elegancko. Nie jest łatwo ciągnąć takie cudo. Muszę tu dociągnąć do tamtego mostu. Taki sobie postawiłem cel, więc walczę. Włączę się jak to. Dobra, doczłapałem się z tym wózkiem do tego mostu. Nie wiadomo z jakiegoś sklepu, bo urwane jest logo. Ale gitara. Chłopaki dalej ćwiczą. Patrzcie, jakie mają kotlety. Super. Idę zobaczyć, co u nich. Bo jak ciągnąłem wózek, to nie śledziłem. Tutaj trochę makaronów. Co macie? O, jaki fajny fant. Elegancko. Druty zbrojeniowe. Rura tutaj u kolegi. Elegancko. Tu jeszcze pręcik. Fajnie. No i ta blacha, fant dnia. Chociaż nie wiadomo, co jest fantem dnia. Ledwo się udałem w dalszą drogę. I proszę. Jakaś lufa. Ekstra. Następna zbrojeniówka się na dnie czai. Ciężko mi z tym telefonem, wiecie jak jest. Patrzcie. Elegancko. Do bazy. Tam jest wózek. Tam ta wrąbista tablica. Tu potem pozbieramy. I taki miły skobelek. Elegancko. No i taki petardino trójkącik. Elegancko. Chłopaki walczą. Mówcie co chcecie, ale ta estońska rzeka to jakaś przebogata w takie różne niespodzianki. Tam w oddali gościu łowi ryby, a my łowimy metale. Lecimy. Kolejna taka jakaś lufa. Ciężka jak cholera. Elegancko. Kolejna porcja drutów. No i taka zbrojeniówka ekstra. Literka T, jak Tomek. Pozdrawiam wszystkie Tomki. Magnes się zaczepił i coś tam jest, ale nie chcę wyjść. Poszedłem po sito. Może z tym się uda. Kamieniste dno, więc wiecie jak jest. Pokopię i włączę się jak to wykopię. No i powiem wam, petarda. Zobaczcie. Nie wiem, czy uda się tak zaraz na raz wyciągnąć, no uda się. Kawał jakiegoś takiego drutu zbrojeniowego, elegancko. No i cóż tam, kończymy na dziś. Nie wiem, co jest dzisiaj fantem dnia. A jeszcze się jakaś monetka znalazła na koniec. Łotewska stara monetka. Znaczy nie taka stara, no. Ale Latwia pisze, więc... Więc łotewska. Dobrze. Nie wiem, czy fantem dnia jest ten wózek, który... No musi to zostać, bo go przecież do Polski nie wezmę. Na złomie też nie sprzedam, ale jak ktoś będzie przejeżdżał po Mardu pod Talinem, przy takim znaku Talin Lasneme, no to sobie może ten wózeczek zabrać. I tak, tyle żeśmy złomu nacochrali z tej rzeki, z
parę kilo. Na oko wypatrzony aluminium. Taki fantem dnia. Kolejnym. Kolejny fant dnia. To jest ta blacha. Lecimy dalej, bo to nie koniec. No bo wiecie, nie na co dzień się zdarza, żeby trafić taką tablicę. Elachtime, Wald to chyba jest las, a jak nie, to Iru, nie Ira. No też jej nie zabiorę, bo wiadomo. No ale warto było wejść do tej rzeki, aby odkryć te fanty. Pozdrawiam wszystkich. I cóż, do następnego z Nadpirity. W tym miejscu zaczynaliśmy, w tym miejscu kończymy. Musiałem do połowy wodery wciągnąć, bo mi do jednej nogawki telefon wpadł. Nie można było nagrać, wiecie jak to jest. Trochę się tego żelastwa uzbierało. Kurczę, dźwignąć nie można. 40 kilo na oko. No nie wiem, git. Pogoda dobra, jak na poszukiwania. Poczekaj, Christian. Tam Flaming i Mirażu widzicie ze mną w Estonii. Pozdrawiam wszystkich. I co, do następnego. To taka dobra dogrywka, suplement. Pozdrawiam.